Witam Was serdecznie w Autoprofesja. Dzisiaj samochód kolejny, który nie trafił do ogłoszeń, sprzedany pocztą pantoflową, tak naprawdę pod zamówienie osoby z rodziny, znaleziony, sprzedany, nie pokazany światu. Dzisiaj Wam tylko pokazuję, co się wydarzyło. Zobaczcie. Honda, Toyota CHR. Model, który jakby myślę, że rozpoczął linię Toyoty i zmienił wizerunek dziadkowozu na bardziej młodszego odbiorcę, bo zawsze Toyoty to takie były nijakie dla pana w kapeluszu najczęściej albo dla handlowca, a tutaj CHR po prostu krzyczy młodością i jest bardzo ładny i bardzo mi się podoba ten samochód. W porównaniu do HRV, no to HRV wygląda jakby miał 30 lat już. Był w produkcji. No zresztą zawsze miałem takie zdanie, że HRV jest taki mocno grzeczny, nawet jak wchodził pod koniec 15 roku, to taki już był, taki już wydawał się dla mnie troszeczkę stary, jeśli chodzi o stylizację. CHR na pewno jest, wydaje mi się, że jest mniejszy w środku od HRV. Na pewno ma dużo mniejsze te szybki, no wszystko to ładnie wygląda, ale w praktyce no, to parkowanie tutaj no, jest mocno utrudnione. Bardzo szerokie słupki, tutaj właśnie też te drzwi zabudowane, nie ma szyby, no trzeba uważać. W tym egzemplarzu są czujniki parkowania przód i tył, jest kamera cofania, więc jakby no da się poradzić, tak? Chyba? Nie wiem. Można sobie poradzić, może tak będzie lepiej. Ten egzemplarz jest w wersji takiej już no, bardzo bogatej, to jest Selection. Ma LED-owe reflektory, ma czujniki parkowania wspomniane przód i tył, ma kamerę, ma system bezkluczykowy, podgrzewaną kierownicę, no i tapicerkę, która bardzo dobrze tutaj pasuje do tego koloru i jest taka nietuzinkowa. Zaraz wejdę do środka, to Wam pokażę. Ładne też dwukolorowe, 18-calowe felgi, opony jeszcze oryginały. Samochód jest z 19 roku, guma z 19, ma 62 tysiące kilometrów, więc jest samochodem dość świeżym. W ogóle w październiku, nie w październiku, bo mamy wrzesień, coś już się plącze. We wrześniu jakoś tak miałem bardzo świeżą ofertę, bo te samochody 18, 19, 20. Więc po tylu ofertach jakichś tam UFO już leciwych, no to jakby mega nowoczesność. Egzemplarz wzorowy, bo nielakierowany i kompletnie bez żadnych uszkodzeń. Och, przepraszam, tu jest jedno takie kuku delikatne, no ale no to już 3 lata, coś musi mieć. A poza tym śliczny. Dwukolorowy, właśnie te wersje Selection i w Yarisie i w CHR-ze charakteryzują się właśnie tym dwukolorowym nadwoziem, czyli czarna góra, czarne słupki, czarny dach, te słupki tutaj i słupki A. Też w Aygo był Selection, nawet miałem takie kilka miesięcy temu, pomarańczowe, no to właśnie też tak wyglądało. Dobra, idziemy do środka. No i zobaczcie, jak wygląda wnętrze. Teraz tu coś zaświeciło słońce. Ona, ta skóra jest taka, nie wiem, bordo trochę może z brązem wymieszane, no ale generalnie w kierunku bordo. Tutaj ten kamera tak nie do końca odzwierciedla, ale jest nietuzinkowa. No, no fajna. Tu jest też ten napis Selection. Elektrycznie sterowane szyby razy 4, lusterka składane elektrycznie, regulowane oczywiście elektrycznie. Tutaj jeszcze są guziczki, na przykład mamy podgrzewaną kierownicę. Tutaj mamy, podejrzewam, że samo parkowanie, automat świateł, tylko automat świateł już drogowych. Kierownica skórzana, fotel manualnie regulowany, ale z regulacją lędźwiową, taką jakąś tam, taką nie wiem, chyba elektryczną, no nie, no musi być elektryczna. Kierownica ma dużo guzików, czyli Bluetooth, czyli sterowanie radiem, czyli Line Assist, tempomat, komputer, więc tych rzeczy jest tutaj trochę. System bezkluczkowy pełen i drzwi, i odpalanie samochodu. Oczywiście nie wspomniałem, jest to hybryda. I powiem Wam, że
Troszeczkę zmieniam jakby swoją opinię o CHR-ze. Jeździłem nimi sporo, bo właśnie dzwoni odbierająca, kupująca. Troszeczkę zmieniłem opinię, bo tak, jeździłem tymi CHR-ami, ale najczęściej bardzo szybko, bo to panka, więc szybko z miejsca na miejsce i tyle. Jeździłem też parę razy w trasę, no i średnio mi się podobał w trasie ten samochód, bo no po prostu jest dość głośno i jak się naciśnie, no to wiadomo, to CVT to tutaj tak działa, że to no niestety wpada w te wysokie obroty i ryczy. Niemniej jednak jazda po mieście dość przyjemna, bo jeżdżąc delikatnie, no to po pierwsze zużycie paliwa, no teraz 5 skoczyło, miałem 4,9. Wczoraj zrobiłem jakieś tam 100 km nim, czy przedwczoraj, wokół Komina. I jak się jeździ takimi obrotami nieszalejącymi, czyli tutaj w tym trybie eko, no to on nieźle przyspiesza i jest dość cichy. Więc tutaj do takiej normalnej jazdy, jak jest stworzony ten samochód, no to spełnia swoją rolę, no. Więc, ale no w trasie, no to raczej taka jazda 120-130 jest ok, przy 150-160 to już i pali 8 litrów, no to też może nie jest jakiś tam ogromny wynik, ale już jest zdecydowanie głośniej. Ale nadrabia dużo ten samochód stylistyką. A zobaczcie, co tu się dzieje, właśnie to, co mówiłem, zabudowane te małe te szybki, ten słupek, te drzwi, no ta widoczność tutaj jest tak bardzo ograniczona. Fajnym gadżetem, nie wiem czemu to ma służyć, ale zobaczcie, co tu się dzieje na podsuficie. Są takie motywy i tu nad kierowcą również. No i ciemna podsufitka, jak BMW M-Pakiet. Klima automatyczna, dwustrefowa, podgrzewane fotele, trzystopniowo, kierowca, pasażer. No i tutaj to radio, ten cały kombajn. Nie ma w tym egzemplarzu nawigacji, ale podejrzewam, że Apple CarPlay chyba tu już funkcjonuje. Więc jakby może i zbędna ta nawigacja fabryczna, która zawsze będzie nieaktualna. Tak wygląda kamera cofania. I co jeszcze mogę Wam tu pokazać? PRND, no to wiadomo, co to jest. AB to jest taki odzysk energii, czyli dużo mocniej hamuje bez pedału hamulca, hamuje mocno tym silnikiem i wtedy odzyskuje energię, czyli no idealne do miasta. Niektóre samochody, nie wiem, CRV, no większość elektryków to ma, manetkami się ustawia ten poziom odzysku energii, no tutaj jest jeden poziom, po prostu na B przełączamy. I wtedy mocno hamuje tym całym układem elektryczno-silnikowym. Co jeszcze? No chyba tyle. No, idziemy pod maskę zajrzeć. Co tam widać? Na pewno będą grube kable czerwone. Pipczy, że wysiadłem, a on niby pracuje, to znaczy nie pracuje, jest w trybie gotowości, w elektrycznym trybie jest. No gdzie są kable? Pochowane, o, tu widać i tam widać. 1.8, 122 chyba konie. Tylko nie wiem, czy to jest podawane razem z elektrycznym, czy nieelektrycznym, no nie, znam się na tym. Serwisy wszystkie jak należy, wszystkie w Toyocie, ostatni chwilę temu, w lipcu 2000 km temu. Zamykamy. Nowe reflektory. Ładne. Klamka tu schowana. No i miejsca jest na pewno mniej niż w HRV, ale zdecydowanie, bo nawet sobie wsiądę. Z przodu fotel mam ustawiony dla siebie, no i tutaj no mogę jechać, ale oparcia dotykam, a w HRV-ale mamy luz, więc zdecydowanie jest tutaj mniej miejsca w tym samochodzie. Bardzo fajną rzeczą, znaczy mi się podoba, jest ta struktura. Te drzwi są, no nie mają materiału, no taki goły gówniany plastik, ale tutaj jest coś fajnego. To też jest plastikowe, ale takie jakieś fajne. Uchwyt na kubek, to fajna rzecz tu w drzwiach, o, ale już nabrudziłem na dywanikach. No i co? Nie ma podłokietnika, o dziwo. To dziwna sprawa. Isofixy są, trzy zagłówki. A oparcia regulowane, czy nie? Nie. Nie są regulowane, jak to w HRV-ale. Bagażnik też mniejszy niż w HRV-ale.
No i też nie ma miejsca tutaj pod spodem, bo HRV, no to jedno, że bagażnik ma większy, a drugie, że jeszcze ma tutaj miejsce na gadżety. Tutaj tego miejsca nie ma, bo tu jest zestaw naprawczy trójkąta, pod spodem są bakterie. Więc no po prostu mniejszy wóz. To już nie jest jakiś taki CHR, nie można go nazwać rodzinnym. HRV-a można, a CHR jednak to jest taki już dla jednej, dwóch osób. Uważam, z tyłu no to jedno dziecko. Myślę, że inny tutaj jest odbiorca tego auta. Tu jeszcze zobaczcie, co to takie cuda, kurde, pod tu pas na tym leży. Czemu to ma służyć? Nie wiem, czy to tylko taki dekor, czy czemuś ma służyć. To goły plastik, więc to i tak tutaj stuka na dziurach i szoruje. Tu też jakieś są takie gadżety. Może to coś oznaczać, bo te same są na podsuficie, tylko że tutaj są wypukłe, a tutaj te rąby są wklęsłe, więc coś to pewnie oznacza, ale ja tego nie wiem. Wyłącznik poduszki pasażera. Deska w pseudoskórze, pseudonitka, znaczy nitka jest, ale tutaj pseudoszycie, nawet to miękkie, więc to takie jest dość, no nawet jest, to jest okej. W kamery słabe, tu mi się podoba, jest to ładne, wygląda tak bardzo podobne do skóry po prostu. Tu materiał, no mniej miękki, to już większy plastik. No i co? No i chyba tyle, no. Tak w ramach ciekawostki, to nie oferta, tylko po prostu coś innego, nie Honda, więc chciałem Wam pokazać. Zapraszam Was na Autoprofesja, tam znajdziecie może coś dla siebie, albo napiszcie wiadomość przez Facebooka, przez Messengera Autoprofesja, albo przez WhatsAppa, jakkolwiek ktoś coś może poszukuje, to zapraszam. Albo obserwujcie mój profil na Facebooku Autoprofesja i codziennie, może nie codziennie, ale wrzucam tam oferty. Wczoraj wjechał Civic 10 1.5 w manualu z 18 roku, a dzisiaj za chwilę, za 5 minut wskoczy na Facebooka, ale będziecie oglądali filmik później, więc to już wtedy też będzie Civic kupiony dzisiaj, sedan, automat. 10 z roku, także 18. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Ależ kadr piękny.